burmistrzu, jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja budowy hydroforni w Staliszewce. Na jakim to jest etapie? Czy były składane jakiekolwiek wnioski? Czy te wnioski są kompletne? I proszę o taką informację. To na piśmie dostanę, tak? Czy jak? Nie, proszę odpowiedź tutaj na sesji, w tej sprawie. Proszę Państwa, tu wiecie, że priorytetem, też i moim, było to, żeby była ta hydroforma. Przystępujemy do konstruowania budżetu i mam nadzieję, że Rada zaprasza wszystkich, między innymi też Pana Przewodniczącego, do główkowania nad budżetem i wyasygnowania środków. Jeżeli my jako Rada, czy albo Wy jako Rada znajdziecie środki, wskażecie, z których środków można będzie przystąpić już do budowy hydroforni, to proszę bardzo. Na razie, w tej chwili, akurat nasi dwaj pracownicy z działu pomocy są na szkoleniu, szukamy środków zewnętrznych, tylko te środki, tych środków nie ma na dzień dzisiejszy, jeszcze nie wiadomo, kiedy będą, czy w przyszłym roku, w pierwszym półroczu, czy w drugim, będą, dopiero się o nich mówi, najpierw one muszą być. Także nie można przystępować do jakichkolwiek planów budowy, jeżeli my zaczęliśmy naszą kadencję z długami i to potężnymi długami. Najpierw musimy się zastanowić i Wy jako Rada w tej chwili nad tym, żeby spłacić do końca roku, mamy ile Pani wyskali? 1 000 000 złotych, kredyt. Także to mówię. Pamiętacie Państwo, z jakimi długami wyszliście? Nawet ta inwestycja, która słyszeliście na drogi, 500 tysięcy, ona owszem, była zaplanowana, tylko środków nie było zaplanowanych na nią. Także proszę bardzo, siadamy do budżetu. Wszyscy, ja bardzo chętnie zapraszam, zresztą zapraszam. To jest obowiązkiem nie tylko moim, ale nas wszystkich wziąć odpowiedzialność za budżet i los tej gminy i przyszłość tej gminy. Także myślę, że lada moment, w tej chwili są składane wnioski budżetowe i siadamy wszyscy i szukamy tych pieniędzy. Jeżeli Pan uważa, że w pierwszej kolejności trzeba robić SUV, ja też tak uważam, tylko trzeba zrezygnować. No podejmijmy uchwałę na przykład, zastanówmy się nad funduszem słowackim, na czym chodzi. Pokażcie mi oszczędności. Każda dobra rada jest dla mnie, dla nas. To Wy będziecie podejmować uchwałę. Ja ją będę realizować. Tą uchwałę budżetową. Dziękuję bardzo.